na dwóch pokazujesz, mam 11 zdjęć w tej chwili rynków w bazie danych, więc one są wyświetlone. Możemy wyświetlić je w formie dokumentu, czyli mamy zdjęcie plus dokument. Możemy w postaci galerii, to nam pokazuje wszystkie zdjęcia rynku, które mamy w bazie danych. I wybierając sobie odpowiednio któreś tam zdjęcie, wchodzimy znów w fotografię lub też klikając widok z dokumentem. Wybieramy sobie dokument, gdzie jest cała metryczka danego zdjęcia. Więc mamy fotografię plus ten cały opis, o którym mówiłem. Jest jeszcze jedna kwestia. Możemy sobie wyświetlić listę z mapą. Mianowicie przy każdym dokumencie zdjęcia albo aparatu fotograficznego wpisujemy nazwę miejscowości, gdzie zostało zrobione albo gdzie aparat został wyprodukowany. I dzięki temu możemy sobie otworzyć mapę i na mapie będziemy wtedy widzieć tą miejscowość, gdzie się znajduje. To, o ile zdjęcia dotyczące miejsca są proste, to tam nic nie daje, nie wnosi nam nic nowego. O tyle w przypadku na przykład aparatów fotograficznych jest to dość istotne, bo mamy wszystkie filmy, które produkowały aparaty na tej mapie oznakowane punktami i wtedy możemy sobie do danego miejsca dokładnie podejść. To jest opcja z wyszukiwaniem. I rzecz następna, która jest istotna dla ludzi, którzy w sposób stały będą korzystali z bazy danych, klikając na mój profil, możemy sobie założyć konto własne. Konto, które nic nie kosztuje, wymaga tylko podania loginu, e-maila i hasła. Później dostaniecie informację na maila, że konto zostało utworzone. Natomiast posiadając własne konto, można sobie zakładać folder z ulubionymi zdjęciami. Można sobie tworzyć foldery też według na przykład grup tematycznych, czy architektura, portrety. Tam jest wiele różnych funkcji, więc to dla ludzi, którzy się rzeczywiście na sposób taki bardziej hobbystyczny będą zajmowali, będą chcieli to, co